I kochani, w dzisiejszym vlogu zabieramy Was na kawaliadę do Poznania. Jak widzicie, z nami jedzie Julia, czyli klubowiczka Iskry. Pani Ela, czyli założycielka stajni. Ciocia Marta, czyli nasza trenerka. I pan Jakub, nasz szef. I z tyłu jeszcze Helena, klubowiczka i córka właścicieli. Helena nam padła. Byliśmy na stacji po kawkę, zrobić sobie postój i idziemy już do samochodu. Jesteśmy już na miejscu, bierzemy wszystkie potrzebne nam rzeczy, przebieramy się w iskrowe ciuszki i idziemy na kawaliadę. Już weszliśmy na arenę, mamy opaseczki wymienione i idziemy na arenę główną oglądać konkurs 150. Jesteśmy na arenie. Usiedłyśmy sobie pięknie ubrane w kurteczki z Flowridera. A przed nami jest arena główna i czekamy teraz na konkurs 150 cm. Idziemy teraz po jedzonko, a wokół nas rozprężalnia i arena główna. Idziemy, mamy jedzonko i idziemy oglądać dalej. W tym sezonie wygrał klasę rankingową. 50 na CSI w Szamolinie na Kierowniku, który został nierealnie sprzedany. Stąd dziś startuje na stosunkowo młodym i mało doświadczonym koniu Dardan Red Wine do 8-latek. Wiecie, jesteśmy na zakupkach i Helena jest w swoim raju. Najchętniej jakby mogła, to wykupię chyba dosłownie wszystko, nie? Tak. Idziemy dalej zwiedzać. Podejdziemy do Heleny i zrobimy z nią szybkie strzały. Helena! Szybkie strzały. Speed and music, bukagabu. Speed and music. Duża runda, położenie. Duża runda. Ujeżdżenie czy cross? Cross. Kanapeczki, tak? Szef nam kazał. Kanapeczki dla grubej poleczki. No. Nie, do szefa, który się odkupił za catering Iskra polecamy, ale niestety. Dzisiaj już żegnamy arenę. Czekamy, już wstaliśmy, ogarnęliśmy się. Julia tu jeszcze pakuje plecak. Helena jest w łazience, pani Marta jeszcze jest śniadanie i widzimy się już w drodze. Mamy dość ciekawy dzień, ponieważ odwiedzają nas trzy influencerki na naszym stoisku Stajni Iskra, gdzie będziemy Wam wręczać upominki od Horse Cookies oraz jakieś nagrody od nas. O godzinie 11 będą u nas junglerki, o godzinie 12 Kamiami i o godzinie 13 typowa M, czyli Misia. I wszystko również Wam pokażę z tego, jak dziewczyny u nas są. Już dojechaliśmy pod arenę. Idziemy załadowani w... Obciążeni ciasteczkami dla Was, słuchajcie, i różnymi prezentami. Tak, z Horse Cookies. Przybywajcie. Także... już zdanie całą godzinę. To jest na YouTube'a. Tak jest. Oni to zobaczą za kilka dni. No, także pokażę Wam teraz, jak to wszystko będzie wyglądało i odezwę się do Was, jak już dojdziemy. Jak widzicie, mamy już rozstawione stoisko i odwiedziły nas dziewczyny, które dają już tutaj autografy i robią sobie z Panami zdjęcia. My właśnie z dziewczynami. Cześć, siemaneczko kochani. Siemaneczko kochani. Jesteśmy właśnie na kawaliadze w Poznaniu, na stoisku Dr. Horse. Razem
Katowice. Zapraszamy Was wszystkich na obozy zimowe razem z nami. Turnus czwarty oraz turnus szósty. Podoba na kawaledzie. Jest pięknie, dzisiaj mamy Kami. Zobaczcie, też sobie zrobię. I co? Słuchajcie, jest bardzo fajnie. Mamy nasze ulotki. Mamy ciastka, słuchajcie, z Kors Cookies. Mamy fajne bony, gdzie można, słuchajcie, zyskać 150 zł, jeżeli się podpisze tutaj nasz influencer, a wy z tym oto bonem zamówicie u nas ferię w obniżonej cenie. Zapraszamy Was. Dzień dobry moi drodzy, tutaj Marta Kamiami i znajdujemy się na Kawaliadzie w Poznaniu. Jesteśmy na stoisku Dr. Horsa oraz moi drodzy stajni Iskra, ponieważ już w te ferie możecie być ze mną, cały dzień spędzić ze mną na feriach zimowych stajni Iskra, także mam nadzieję widzimy się, a już teraz ruszyły zapisy na, uwaga, lato, na cudowne kolonie, ferie letnie w stajni Iskra, także wchodźcie na stronie, rezerwujcie, no i jeszcze raz, mam nadzieję, do zobaczenia. Patrzcie, jaka kolejka jest do naszego stoiska z doktorem Horsem, do Kamiami i typowe jem. Dziewczyny sobie robią foteczki, dają autografy. Kolejka jest naprawdę ogromna i bardzo się cieszymy. Za taką frekwencję machamy! Zobaczcie, ile kamera nagrywa. Boże święty! Zdjęcia dalej trwają. Kolejka się w ogóle nie zmniejsza. Autografy, rozmowy, zdjęcia, TikToki. Zobaczcie, Kasper zrobił iskrową wodę. Także bardzo fajnie się tutaj dzisiaj bawimy. Nagrywają też TikToki. Trwa właśnie rozprężenie do konkursu 150. Pożegnaliśmy Kamiami, która była u nas na drugim spotkaniu dzisiejszego dnia. Pożegnaliśmy się z wszystkimi markami, z którymi współpracujemy. Wzięliśmy wszystkie nasze rzeczy. Teraz się nagrywa. Kto jadł wczoraj pizzę o 10 wieczorem i nie mógł spać przez całą noc? Szef! No i zbieramy się już do domu. Idziemy do auta. I wracamy. Kto jadł do pizzy wegański rosół i też nie mógł spać przez północy? Kierowniczka. Kto chrapał na cały hotel? Szef! Dziękujemy Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taka forma filmiku, vlogu Wam się podoba. Że pokazałam Wam, jak wygląda taka kawaliada od kuchni. I mam nadzieję, że zobaczymy się już w następnym odcinku. Albo na jakimś vlogu z zawodów, może z kawaliady. Zobaczymy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy Wam się podobało i czy byście chcieli zobaczyć nas jeszcze na jakiejś kawaliadzie. Jeśli tak, to piszcie śmiało na jakiej. A my z takim oświetleniem wracamy.